Halo, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, orka podprzężyto. W sumie już kończę. Tak właśnie sobie pomyślałem, że możemy nagrać jakiegoś krótkiego vloga. Możemy sobie właśnie podprzężyto. Tato agregatuje na bieżąco za mną, za chwilę ruszamy z siewem. Sobie tam na jedynkę. W tym miejscu teraz jesteśmy, było zlikwidowane dość niezłe pobojowisko, bo i krzaki, i kamienie. Można powiedzieć, że wszystkiego po trochu. Właśnie udało nam się to w jakiś tam sposób zlikwidować. I właśnie staramy się to chociaż jakoś trochę uprawić, bo wiadomo, najgorszy pierwszy rok, pierwszy raz, aby to jakoś przeorać. Później myślę, że będzie jakoś lepiej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jak widać, karpy się wyorują i inne tego typu świństwa. Obu zagregatowane. Gdzie nie, gdzie trawa niedokładnie przykryta. Ale summa summarum jeszcze nie jest aż tak tragicznie. Strasznie twardo. Mimo że spadło dość dużo deszczu, to naprawdę pół ciężko jest wsadzić w ziemię na jakąś tam konkretną głębokość. A też nie chcę go zbyt mocno przesztorcować, żeby stał na dłutach, bo nasz pług jest właśnie bez dłut i nie chciałbym tutaj szkodzić dłut czy nawet lemieszy, więc lepiej nieco płycej, a bezpieczniej. Widać działka czterohektarowa. Większość już wyorane było kilka dni temu. Generalnie mamy dzisiaj 30 września, dość już późno, a mamy dopiero posiane 6 hektarów z 16 zamierzanych, także jesteśmy sporo do tyłu. Głównie właśnie przez to sprzątanie tutaj, bo spędziliśmy tutaj 3 dni, więc przez ten czas mogłoby już być dawno zaorane i już można powiedzieć, że nawet posiane przy dobrych wiatrach. No ale niestety, chcąc zrobić porządek, musieliśmy opuścić nieco siewy. Ale dzięki temu już się zrobiła całkiem inna działka, całkiem ładnie to wygląda. I o wiele lepiej będzie w przyszłości tutaj robić, bo mniej nawracania. Jedzie się po całej długości pola, nie kręci się to i z powrotem. Może nie chodzi już tu nawet o to, że powiększył się jakoś areał, bo nie było to jakoś szczególnie dużo, ale generalnie chodzi właśnie o tą wygodę, że będzie mniej uwroci, będzie generalnie, wyjdzie nam dłuższa działka, no nie? W miarę nieźle sobie radzą z tą trawą tutaj. Od granicy sporo karp zostało, trzeba będzie jeszcze pozbierać. Ale nie chciałem tutaj sąsiadowi truskawek zrujnować. Wolałem
to jakoś zostawić później, to ręcznie z tym porządek zrobić. Najgorsze jest to, że czasami Bóg się zapcha i to tak konkretnie, że kurde. Trzeba naprawdę cofać. Czasami nawet wysiadać i obstukiwać nogą, jak się zabije jakaś konkretna karpa. Warto jest naprawdę, bo... Posiane mamy jeszcze jakieś 6 hektarów właśnie pszenżyta. Tak powoli, sukcesywnie działamy dalej, ale robi się już późno na siewy i musimy jakoś podganiać. Też dzisiaj jest sobota, a potrafiło nam się wesele, więc zbyt długo nie popracujemy. Jest 11. Myślę, że tam do jakiejś 15 można podziałać, 16 nawet, ale później trzeba się ewakuować. Orchi zostało niewiele, ale jeszcze posiać to. Już zboże jest gotowe, zaprawione, więc to chociaż jeden taki sukces. Że tylko sypać i jechać. Także co do nawożenia na działkę, która jest już posiana, poszło 220 NPK, a tutaj był dawany burzak, więc tutaj poszło 180 NPK. Troszeczkę sobie tak zmniejszyłem tutaj dawkę. To w sumie zastosowany był burzak, nie było jakoś większej konieczności, żeby tutaj stosować większą ilość nawozu. Tutaj jeszcze jedyne co zostało na tej działce, tak jeszcze z tej właśnie, z tego całego pobojowiska, to pospychane na jedną wielką kupę gałęzie, kamienie. No bo właśnie, że tutaj nie powiedziałem, były tutaj też budynki, takie dość stare budynki, stawione jeszcze nie na fundamencie i podmurówce, tylko na kamieniach, przy takich kamieniach naprawdę kolosalnych. Musieliśmy je trochę powybierać. Było tutaj... O, przód podnosi. Było tutaj też trochę drzew, trochę przyczepę zawiozłem jedną drzewa do domu. Jeszcze tutaj kupka taka nieduża została do zabrania. Tato agregatowo zgubił wałek. Chodzi, obserwuje, jak idzie. Suma summarum, i tak całkiem nieźle nam to się udało tutaj uprzątnąć. Zerwałem dwie śruby dzisiaj tylko tutaj, na tych karpach i tym wszystkim. Zaczyna mi fotel skrzypieć, muszę go posmarować.
okienko. No więc idzie całkiem nieźle. Został jeszcze poprzeczniak. Jako że jest już późnowato na siewy generalnie, to siejemy w dawce 240-250 kg na hektar pszenżyta ozimego. Właśnie nie pamiętam tylko jaka to jest odmiana. W tamtym roku było siane z centrali jeden kawałek i plonowało nam całkiem nieźle, bo dało nam ponad 7 ton z hektara na działce, na której teraz jest właśnie posiany rzepak. No i co? Z wysiewu NPK nie nagrałem vloga. Może uda się jeszcze na działce, która nie jest zaorana, bo jeszcze zostało 6 hektarów do zaorania. Może tam uda się coś nagrać. Kilka słów powiedzieć. No i co? To chyba tyle. Siemanko.